Pani Agata ma dla Państwa kilka bardzo ważnych informacji i proszę je potraktować serio, ale z uśmiechem. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem przedstawicielką Fundacji Auxilium. Jest to młoda fundacja, mamy niecałe 2 lata, boheńska fundacja. Pomagamy dzieciom niepełnosprawnym głównie. Dzisiejszy koncert, właśnie chciałam podziękować serdecznie zespołowi Cztery Szmery, który właśnie dedykuje ten koncert naszym dzieciakom. Obecnie jest to Joasia, która od urodzenia ma wadę serca, przeszła już 3 operacje, oraz Krystian, który od urodzenia ma rozszczep kręgosłupa i jeździ na wózku. Proszę Państwa, każda pomoc, za każdą pomoc będziemy wdzięczni. Każda złotówka, każdy grosz jest potrzebny. Chcemy ulżyć rodzicom. Takie dzieci muszą mieć codzienną rehabilitację. Bez tego nie da się żyć. Na barze prawdopodobnie jest puszka. Jeśli Państwo zechcecie podarować jakieś pieniążki, to proszę wrzucić. Jest również wizytówka, na której jest podane konto bankowe. Za tyle. Ja ze swojej strony jeszcze, jeżeli chodzi o działalność Fundacji Auxilium, chciałem powiedzieć, że z puszką dla Krystiana będzie chodził dzisiaj również pan Ryszard Piekarczyk, który wyjątkowo tego wieczoru nie zbiera na jabłcane, tylko zbiera pieniądze dla Krystiana. Prosimy o wsparcie. Oprócz tego na terenie karczmy na wodzie, podziękujmy wspaniałym właścicielom Sławkowi i Ani, którzy zezwalają na te wszystkie rzeczy, które się tu dzieją. Jest jeszcze przedstawicielka może nie tyle fundacji, co firmy, która... Boże, mnie spieprzył, moment. Też się denerwuję, no. Mam ulotkę. Chodzi o pomoc Dorotce. Bardzo znana sytuacja. I przedstawicielka fundacji, która zbiera pieniążki dla Dorotki, również znajduje się na terenie tutaj naszego... karczmy. I również na barze znajduje się puszka, gdzie można wrzucać datki dla Dorotki. Także może odpuśćmy w tym momencie jedno piwko, wrzućmy pieniążek dla dziecka, a nie wiem kto, ale na pewno wam to wynagrodzi. Peace and love. Dziękuję serdecznie.